W Dębicy odbyło się spotkanie z Rafałem Weberem, byłym wiceministrem w Ministerstwie Infrastruktury, a obecnie posłem Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Weber jest też kandydatem PiS-u w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania w Dębicy rozmawiano m.in. o zaangażowaniu posła w realizację projektów na terenie powiatu dębickiego, a także o tym, jaki wpływ ma praca w Parlamencie Europejskim na życie mieszkańców np. regionu dębickiego. Znając jego osobowość, zaangażowanie, pracowitość, wiedzę, doświadczenie ogromne i też takie zrozumienie potrzeb województwa podkarpackiego, taki naprawdę bardzo duży lokalny patriotyzm, no myślę, że większość tutaj dzisiaj zgromadzonych wójtów, burmistrzów, ale również radnych, no wyraża jakby wielki pozytywne oczekiwanie, że pan Rafał Weber europosłem zostanie, a przynajmniej osiągnie doskonały wynik, bo to są bardzo ważne wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak wiemy, czasy są trudne, idą jeszcze cięższe i potrzeba silnej Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że ona zupełnie odbiega od tego, czym powinna się zajmować, odbiega od wartości, którym zawdzięcza swoje powstanie dziesięciolecia całe temu, odbiega od tego planu i zamiaru, dla którego powstała, do silnej gospodarki europejskiej, bo to przede wszystkim o to chodziło. Silna gospodarka europejska, która, ale złożona z krajów narodowych, które tworzą tą gospodarkę, które pozwalają przepływać kapitałom, pozwalają przepływać ludziom, pozwalają przepływać towarom, ale nie zajmują się ideologiami, nie zajmują się tym, czy w przestrzeni publicznej ma się znajdować krzyż, czy nie. Nie zajmują się tym, czy w danym państwie sędzia ma być wybrany przez parlament, czy przez zgromadzenie sędziów. No po prostu dzisiaj to wszystko stanęło na głowie, a w takim niedalekim, mam nadzieję, że się nigdy nie wydarzy, ale jednak w sąsiedztwie wojny, która jest przy naszej granicy i tej naprawdę trudnej sytuacji globalnej, światowej i tej sytuacji w Europie, potrzebujemy Unii, która rzeczywiście będzie zajmowała się problemami mieszkańców, a nie wyimaginowanym zielonym ładem i ustalaniem, czy będę mógł jeździć samochodem spalinowym, czy będę musiał jeździć samochodem elektrycznym, czy będę musiał mieć piec na węgiel, czy będę musiał mieć piec na gaz, czy może pompę ciepła. I myślę, że odpowiedzią właśnie województwa podkarpackiego na te wszystkie problemy jest Rafał Weber, który jest człowiekiem doświadczonym, jeszcze raz wspomnę, ale przy tym oczywiście otwartym na to, co się wydarza i na te zmiany, które następują, ale równocześnie przywiązanym do tradycji i tego, skąd wywodzi się państwo polskie i co jest najważniejsze dla państwa polskiego i co jest najważniejsze dla województwa podkarpackiego. Cieszę się bardzo, że w ostatnich latach jako wiceminister infrastruktury mogłem nadzorować bardzo istotne dla ziemi dębickie inwestycje. Jedną z nich jest przebudowa drogi krajowej nr 73, która łączy Jasło i powiat jasielski właśnie z powiatem dębickim. Ta droga na tej długości zostanie przebudowana, zostanie wzmocniona. Zostaną zbudowane obwodnice Jasła, Kołaczyc, Brzostka i Pilzna. W ostatnich dniach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Pilzna. Cieszę się bardzo, że miałem wpływ na doprowadzenie do tego momentu, bo faktycznie zaczynaliśmy w roku 2016 od zera. Od pierwszych przetargów na prace planistyczne, później środowiskowe, później koncepcyjne. No i doszliśmy do momentu przygotowania przetargu na projektowanie i budowę i ten moment w ostatnich dniach został ziszczony. Także ta inwestycja drogowa jest tutaj kluczowa dla odpowiedniego rozwoju i skomunikowania Dębicy. Inną ważną inwestycją, którą zainicjowaliśmy w roku 2023, jest połączenie drogi krajowej nr 73 i 94, bo na pewnym odcinku jest to wspólny przebieg z autostradą A4, czyli zbudowanie takiego nowego łącznika, który transportowo wzmocni ten region. Łącznik na 73 rozpoczynałby się tutaj w powiecie dębickim, natomiast kończyłby się węzłem na autostradzie A4 już w województwie małopolskim. To też inwestycja, którą zainicjowaliśmy w 2023 roku. Prace zostały rozpoczęte w Ministerstwie Infrastruktury. Teraz za nią odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Także myślę, że też jest to rozwiązanie, które wpłynie pozytywnie na rozwój komunikacyjny tego terenu. No i wiele inwestycji w drogi lokalne w mieście Dębica, w gminach powiatu dębickiego, inwestycje powiatowe, które były realizowane przez starostę Piotrka Chęćka. Pamiętam swoją wizytę
w Brzostku, tam na drodze powiatowej właśnie, która była modernizowana przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a tę inwestycję prowadził starosta Piotrek Chęciek, także no, cieszę się bardzo, że tutaj rozwój dróg lokalnych również nastąpił. Również w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z wieloma inwestycjami, które wpłynęły chociażby na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. O wyborach do Parlamentu Europejskiego i kandydatach z naszego regionu już wkrótce powiemy więcej na antenie programu Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Przypomnijmy, że tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca.